Kurde, i szatan odkrywa sekrety swojego życia intymnego. Mamy bardzo udane życie osobiste. Barbara Kurdej, szatan i jej mąż przetrwali już nie jeden kryzys i jak dotąd z każdego udało im się wyjść obronną ręką. Jak się okazuje, pomimo iż są ze sobą od wielu lat, to w ich związku wciąż iskrzy, zwłaszcza w sferze intymnej, czym pochwaliła się sama aktorka. Barbara Kurdej, szatan nie może narzekać na pożycie. Barbara Kurdej, szatan wyszła za Rafała Szatana w 2011 roku. Para zatem w tym roku świętuje 12. rocznicę małżeństwa, a w związku są jeszcze dłużej. Doczekali się także dwojga dzieci, Hani oraz Henia. Jak się okazuje, w ich związku iskrzy nawet pomimo upływu lat. Mamy bardzo udane życie osobiste, mówi Kurdej, szatan tabloidowi. Okazuje się, że udało im się także wypracować system podziału obowiązków, który świetnie się sprawdza. W domu szatanów nie ma podziału na damskie i męskie obowiązki i naprzemiennie oboje zajmują się wszystkim. Co ciekawe, zdołali także tak poukładać obowiązki zawodowe, że nie mijają się, a często także razem pracują. Trudne chwile w życiu Barbary Kurdej, szatan i jej męża. Jeśli ktoś myśli, że w ich życiu prywatnym zawsze było kolorowo, jest w błędzie. Aktorka przez długi czas mierzyła się ze skutkami boreliozy. Borelioza tak ma, że się usypia, po czym atakuje jeszcze mocniej. Gdy objawy zanikały, myślałam, że nic mi nie jest. Po czym za parę miesięcy znowu się pojawiały. Gdy zaczęło się lato, w gazetach czytałam różne artykuły na temat kleszczy i boreliozy, wyznała 3 lata temu w rozmowie z Vivą. Prawdopodobnie właśnie to było powodem jej trudności w zajściu w drugą ciążę. Para przez długi czas bezskutecznie starała się o drugie dziecko, o którym marzyli. W końcu jednak udało się i para powitała na świecie synka Henia. Chłopiec przyszedł na świat w drugiej połowie 2020 roku.